Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, Polska obiegła wieść o tym, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski jest chory na COVID-19, to znaczy wykryto koronawirusa w jego ciele, także rodzina ministra Szumowskiego. I o dziwo wywołało to dziwne reakcje części polskiej sceny politycznej, bym powiedział nawet jakąś satysfakcję, jakiś powód do drwin. Oczywiście podszyty politycznymi postulatami. Zobaczmy więc publicystów i polityków, którzy na chorobie ministra Szumowskiego zbijają sobie popularność, korzystają do komentowania w taki osobliwy sposób. Zaczniemy od Twittera. Marcin Rola. Czytam, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski ma pozytywny wynik testu w sprawie COVID-19. Przypominam, co mówiłem wcześniej, w tak zwanych korona lancerów. Wszystko się idealnie sprawdza. Teraz dopiero się zacznie cyrk medialny i branie za pysk polskiego społeczeństwa. Zobaczycie. Ale też, proszę Państwa, polityk Konfederacji i Konfederacji apeluje do służb trzyliterowych o zapewnienie Szumowski Łukasz należytej ochrony, żeby w ramach zacierania śladów licznych przestępstw i nadużyć nie zrobił ktoś z niego ofiary męczennika plandemii. Chcemy zobaczyć go żywego i zdrowego przed sądem. A więc, drodzy Państwo, zachorowanie ministra Szumowskiego, no to ma być cyniczną grą, ale to, że panowie na tych komentarzach sobie cynicznie zbijają popularność, to już jest mądrość polityczna i przenikanie plandemii Billa Gatesa. Ale o tych szykanach na ministra Szumowskiego, szykanów dotyczących ministra Szumowskiego już od wielu miesięcy będziemy rozmawiać z socjologiem, z doktorem Krzysztofem Karnkowskim, socjolog, publicysta, jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, panie doktorze, w internecie się wysypało też wiele anonimowych głosów satysfakcji, że Szumowski, no najpierw, że no przypisuje mu się te afery, one są nieprawdziwe, ale w mediach zaistniały. Potem jego rozbieżne w toku pandemii opinie o noszeniu maseczek i potem się podsumowuje to taką satysfakcją, że minister Szumowski się doigrał. Jak to interpretować społecznie? Skąd taki jad wobec byłego ministra zdrowia? Tutaj jest kilka przyczyn. Przyczyna jedna to jest przyczyna polityczna oczywiście. Łukasz Szumowski na samym początku epidemii zyskał bardzo duże zaufanie społeczne, miał taki wizerunek człowieka, który w pełni się oddaje swojej pracy, traktuje ją wręcz jako służbę, jest zmęczony, nie dosypia, nie ma czasu się zająć ani wypoczynkiem, ani swoim wyglądem, tylko po prostu ciężko pracuje, w związku z czym zyskał bardzo dużą popularność. To zdaje się, że prześcignął nawet najpopularniejszego dotąd ministra zdrowia, czyli profesora Zbigniewa Religię w rankingach popularności. Zawsze minister zdrowia to raczej była taka funkcja budząca w Polsce bardzo bardzo negatywne emocje, no bo wiadomo, Polacy ogólnie nie są zadowoleni ze służby zdrowia, zwłaszcza państwowej, czyli tej, za którą minister odpowiada. A tutaj nagle okazało się, że minister zdrowia jest najpopularniejszym wręcz momentami politykiem, który może się ścigać z premierem, z prezydentem, a już na pewno wygrywa w tych rankingach zaufania z liderami opozycji. No to było zdecydowanie nie do zaakceptowania dla opozycji, dla części mediów. Panie doktorze, i tu właśnie uzupełnimy to pewną grafiką. Przestudiowaliśmy media i komentarze dziennikarzy czy polityków na temat Łukasza Szumowskiego i zauważyliśmy ciekawą prawidłowość. Proszę zobaczyć. Przed wyborami prezydenckimi lewicowe media, kapitał niemiecki, a po wyborach prezydenckich ludzie związani z Konfederacją, przepraszam, albo sami konfederaci, Grzegorz Braun czy Marcin Rola z tych mediów w Realu, to się chyba nazywa. I proszę Państwa, jednolita, spójna najwyższego czasu i Konfederacji nagonka na Łukasza Szumowskiego. A więc widać, że kiedy przekaz miał być wyborczy, prezydencki, kiedy bano się autorytetu Łukasza Szumowskiego, no to naskoczono na niego ze strony głównego kontrkandydata.
Andrzeja Dudy i obozu dobrej zmiany, a teraz ten przekaz o plandemii, ten przekaz dezinformacji rosyjskiej, tak, drodzy państwo, bo to jest nawet na oficjalnych stronach, które prostują dezinformację rosyjską. Zachęcam, disinfo.eu.com. Tam są wszystkie te dezinformacje rosyjskie wykazane i jakoś tak się złożyło, że Konfederacja tym językiem mówi. Czy w takim razie, panie doktorze, to jest atak tylko na Szumowskiego, czy to są dwie pieczenie przy jednym ogniu? Forsujemy atak na człowieka PiSu, a z drugiej strony rozszczepiamy teorie spiskowe, że Bill Gates zaszczepi nas nanochipami, żeby nas kontrolować. To oddzielna akcja, czy dwie pieczenie przy jednym ogniu? Znaczy, ja bym tutaj tak daleko nie szedł, dlatego że wiadomo, że zawsze w sytuacji jakichś takich wielkich zagrożeń znajdą się rozmaite teorie, mniej lub bardziej spiskowe. Natomiast Konfederacja jest w tej sytuacji, że ona musi za wszelką cenę się odróżniać od pozostałych partii sceny politycznej. I tutaj znalazła sobie bardzo, bardzo wygodną niszę, zwłaszcza że to jest jakby zgodne z nastrojami dużej części wyborców Konfederacji, takie uznanie, że tutaj... Ja właściwie nie za bardzo wiem, jak to jest, dlatego że część osób wychodzi z założenia, że w ogóle nie ma żadnej pandemii. Część osób wychodzi z założenia, że środki zaradcze są nieskuteczne, a sama skala zjawiska jest w złych intencjach przez rządzących, nie tyle Polską, co szerzej rządzących światem, nadęta powyżej faktycznej potrzeby. W związku z czym takie tutaj połączenie takiego myślenia spiskowego i wolnościowego w jednym. No, dla Konfederacji to jest bardzo dobra okazja, żeby właśnie zaznaczyć swoją odrębność. Ja bym tutaj, no, jest okazja, to się po nią sięga politycznie. Ja nie będę tak daleko szedł w krytyce tego. Zauważmy, że na całym świecie, właściwie przynajmniej w całej Europie, część ludzi jest na tyle zmęczona tym wszystkim, że tutaj buntuje się. No, ludziom po prostu, mówiąc kolokwialnie, odbija od tej atmosfery zagrożenia, którą od wielu miesięcy jednak jakoś tam wszyscy przeżywamy, jakoś nasze życie się zmieniło. No, to jest bardzo, bardzo wygodna forma zaprotestowania, chociażby przez to, że się nie ma maseczki, prawda, w miejscu publicznym. Ja bym jeszcze wrócił na chwilę do kwestii, dlaczego negatywne nastroje wobec samego ministra Szumowskiego. Tak, bardzo proszę. Ja poruszyłem tę kwestię od strony politycznej, no to jest właśnie ta druga strona po prostu taka czysto ludzka. Wiemy, że od miłości do nienawiści nie jest daleko i w pewnym momencie, kiedy w społeczeństwie narosło to zniecierpliwienie całą sytuacją, Łukasz Szumowski stał się bardzo takim wygodnym obiektem, takim, nie wiem, żeby zebrać w sobie tą niechęć, takim piorunochronem, trochę odgromnikiem, nie wiem, jak to ładnie określić. I tutaj po prostu, no, niestety, to było stanowisko, które objął stanowisko frontowe i niestety cena, którą Szumowski płaci, była moim zdaniem nieuchronna. Nawet tak naprawdę mi się wydaje, że trudno mieć pretensje do ludzi, którzy jakoś tam przeżywają na swój sposób tą całą sytuację. Oczywiście z punktu widzenia czysto ludzkiego można ministrowi Szumowskiemu współczuć. Prawdopodobnie jednak i polityka, i odbiór społeczny trochę niesprawiedliwie się z nim obszedł. No to dowiemy się, jak to było pewnie za jakiś czas. No mówię, Konfederacja tutaj po prostu dostała od losu w tym wszystkim pewien prezent, korzysta z niego, no, odczytała dobrze nastroje swoich wyborców, więc od strony politycznej ja bym tutaj akurat Konfederacji za to nawet nie potępiał. No a jeżeli chodzi o wpływy czy działania Rosji, no Rosja zawsze w takich sytuacjach ma coś do ugrania po prostu poprzez wzmacnianie podziałów społecznych, wzmacnianie jakiegoś nastroju niepokoju, nastroju nieufności do władz, zwłaszcza tych, które są Rosji nie. Tylko panie doktorze, wydaje mi się, że to się łączy, ten atak na Szumowskiego i atak w ogóle na istnienie pandemii łączy się ze sobą z takiego powodu, że jeśli diagnozujemy, że pandemia jest poważnym zagrożeniem, no to minister Szumowski ryzykował, żeby zdobyć respiratory, popełnił trochę błędów, analizował setki raportów z zagranicy, niektóre były sprzeczne, więc i on musiał się wycofywać z niektórych deklaracji. Więc poważna pandemia oznacza zasługi Szumowskiego, a
plandemia tego Billa Gatesa i spiski nowego porządku świata oznaczają, że i Szumowski po prostu był nieuczciwy i ukręcił na tym jakiś lewy biznes. Podkreślam, nie ma żadnych na to dowodów i o tych pseudoaferach w telewizji w Polsce.pl mówiliśmy. Więc moim zdaniem idzie to trochę w pakiecie. Lekceważymy pandemię, nie doceniamy ministra Szumowskiego. Kto widział ministra Szumowskiego w tych pierwszych miesiącach pandemii, ten może naprawdę stwierdzić, że ten człowiek wyglądał jak ledwo żywy. Można z tego szydzić, ale nie dlatego, że oglądam Netflixa, jak szydzili niektórzy komentatorzy, ale dlatego, bo trzeba było tyle danych przeanalizować. Nie widzieliśmy, co nas wtedy czeka. A pan, panie doktorze, jak uważa o samej pandemii? O ile możemy się zgodzić z tym, że być może przesadzone są pewne restrykcje, to czy jest ona jakimś spiskiem? Powiem tak, nawet ja oczywiście nie mam cienia zaufania do tych elit rządzących światem, no to jest, to się mieści w myśleniu konserwatywnym i prawicowym pewna nieufność. Tyle tylko, że podejrzewam, że akurat Łukasz Szumowski jako polski minister zdrowia i to członek władz, które nie za dobrze z tymi elitami światowymi żyją, nie był na pewno wtajemniczany w ewentualne plany, które takie teorie spiskowe uwzględniają. Dlatego też uważam, że tutaj czynienie z Łukasza Szumowskiego agenta jakichś ciemnych sił, które chcą zmieniać nasze życie, jest zupełnie bezsensowne. Łukasz Szumowski zachował się tak, myślę, trzeba było się zachować. To, że na przykład zmiany stanowiska, chociażby w kontekście maseczek, to najbardziej znany przykład, moim zdaniem nie są argumentem przeciwko ministrowi, raczej wręcz przeciwnie, dlatego że przy ciągle zmieniających się danych, sprzecznych sygnałach płynących ze świata, w sytuacji zupełnie nowej, z którym wcześniej ani minister, ani rząd, ani nawet jego poprzednicy nie musieli się specjalnie mierzyć, właśnie należy reagować elastycznie. I tutaj zmiany stanowiska w pewnych sprawach, zwłaszcza dotyczących różnych środków ochronnych, świadczą moim zdaniem o wiarygodności, a nie o niewiarygodności. No do tego dochodzi jeszcze ten problem, że XXI wiek i rozwój cywilizacji jest już na takim poziomie, że trudno takim laickim umysłem ogarnąć wszystkie procesy społeczne, polityczne czy właśnie zdrowotne. I tak naprawdę musimy w jakiś sposób polegać na instytucjach. Możemy je zmieniać, możemy wpływać, bo faktycznie nie musimy mieć do nich aż takiego zaufania. Ale kto myśli, że rozpozna naturę koronawirusa po tym, że wujek Zdzisiek miał COVID i kichnął, a Helen się nie zaraziła, to ciut za mało wiedzy, aby zrozumieć ten specyficzny wirus, jaki panuje. Panie doktorze, w takim razie, jak pan szacuje, czy minister Szumowski, jak minie ta emocja wokół jego osoby, odzyska jeszcze autorytet, będzie jeszcze czas, że powiemy o jego zasługach i o trudnym okresie pierwszych miesięcy pandemii, czy to jest już polityk, do którego na zawsze ta łatka przylgnie? Ja przede wszystkim nie mam wrażenia, żeby on autorytet tak do końca stracił. To nie jest polityk, który odszedł niesławny. Owszem, teraz pewne również nieszczęśliwe z jego punktu widzenia wizerunkowo posunięcie, tak jak ta wyprawa do Hiszpanii, samo odejście, teraz jeszcze choroba, to są wszystko sytuacje, które nie pomagają mu w kreowaniu wizerunku. Natomiast ja nie mam takiego poczucia, żeby to był polityk, który nie cieszy się żadnym szacunkiem czy zaufaniem społecznym. On ma cały czas swoich zwolenników. Wiele osób uważa, że jako minister się sprawdził. Mógł nie wytrzymać w pewnym momencie i nawału pracy, i nawału krytyki. No to wszyscy jesteśmy ludźmi, nawet jeżeli jesteśmy bardziej od przeciętnego odbiorcy polityki wytrzymali. Więc ja nie mam poczucia, żeby Łukasz Szumowski odchodził skompromitowany czy przegrany. On ma bardzo silne grono przeciwników, ale to jest wliczone w koszta zajmowania się polityką. Zapowiedział, że będzie posłem do końca kadencji. Ja nie mam poczucia, żeby jego misja w polityce, jeżeli on tylko będzie chciał, się zakończyła, zwłaszcza, że naprawdę trudno przewidzieć, jak sytuacja się rozwinie, czy czeka nas druga fala epidemii, czy też będzie taka stała, czy kolejne mutacje wirusa będą łagodne, czy nie. To wszystko zależy od czynników, których nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć.
Czyli, drodzy państwo, kończymy optymistycznym wątkiem, że minister Szumowski w części się wybronił przed tą zmasowaną medialną akcją na niego. Naszym gościem był dr Krzysztof Karnkowski, socjolog, publicysta. Serdecznie dziękuję za udział. Dziękuję też państwu. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, polubienia naszego kanału też w mediach społecznościowych, Instagram, Twitter, Facebook. Budujemy niezależne media. Spieramy się, kłócimy, nie zgadzamy się ze sobą specjalnie dla państwa, abyście państwo mogli sobie sami wyrobić opinię na podstawie różnych poglądów, które tu prezentujemy. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.